Rozmowa dnia. Przemysław Szubertowicz i nasz gość. Janusz Reiter, był ambasador w Niemczech i Centrum Stosunków Międzynarodowych obecnie. Witam serdecznie. Dzień dobry. Angela Merkel pozostanie kanclerzem Niemiec. Wielki sukces. Trzecia kadencja. CDU i CSU wygrały wybory do Bundestagu. 41,5%. Panie ambasadorze, ktoś wyliczył, że od 2010 roku w 17 państwach strefy euro upadło 12 rządów prawicowych, lewicowych, a Angela Merkel trzyma się mocno. To jest wynik, który pana zaskakuje? Tak, silny wynik trochę zaskakuje, to prawda, ale jej zwycięstwo nie zaskakuje. Ten wynik mówi dużo zarówno o niej samej, o jej jakichś zupełnie wyjątkowych umiejętnościach, na których analizę pewnie trzeba by trochę więcej czasu, ale on mówi też dużo jednak o Niemczech, kraju, którego model polityczny wykazuje się ogromną odpornością na kryzysy i to też na pewno dobrze, bo gdyby w największym kraju Europy, kraju, który ma w związku z tym największy wpływ na losy Europy, działy się rzeczy takie, jakie dzieją się w innych, mniejszych krajach, no to byśmy się musieli martwić o przyszłość Europy. No to skąd taki fenomen, że nacjonalizm nie przeszedł, że nie przeszły nastroje buntownicze, nie przeszły nastroje rezygnacyjne, tylko raczej jest taka tendencja, aby społeczeństwo skupiało się wokół władzy, która gwarantuje spokój, bo chyba tak trzeba to interpretować. Czy gwarantuje, daje poczucie bezpieczeństwa, które szczególnie się ceni w takich czasach, kiedy wokół dzieją się rzeczy niepokojące ludzi. No, na czym polega ten sukces modelu niemieckiego? Jego częścią jest struktura federalna, niewątpliwie. To znaczy, to nie jest taki system scentralizowany, gdzie wszystko się rozgrywa tylko na płaszczyźnie ogólnopaństwowej, ale równie ważne jest, że ciągle jeszcze mimo wszelkich problemów działa ten taki system społeczno-gospodarczy. System, o którym się niekiedy mówi, że on jest trochę ociężały, bo na przykład w niemieckich wielkich firmach obowiązuje tak zwane współdecydowanie, to znaczy w radach nadzorczych pracownicy mają połowę mandatów. To sprawia, że niekiedy podejmowanie decyzji trwa dłużej, ale kiedy już się dochodzi do decyzji, to odpowiedzialność za nią biorą obie strony. I okazuje się, że ten model jednak ma swoje dobre strony. Dzięki temu też Niemcy przeprowadziły w przeszłości reformy, takie jakie w innych krajach napotykają na ogromne, czasami nieprzezwyciężalne trudności. Jeśli zerknąć wnikliwiej na te wyniki, no to można zobaczyć, że FDP, koalicjant Chadeków nie wszedł do parlamentu, czyli bez liberałów, ale być może z SDP będzie musiała Angela Merkel rządzić. No i teraz jest pytanie, czy ta wymiana koalicjanta, jeśli nastąpi, bo niektórzy mówią, że raczej na samodzielne rządy się Angela Merkel nie zdecyduje, no ale czy ta wymiana koalicjanta cokolwiek zmieni w jej na przykład podejściu do spraw międzynarodowych? Czy po pierwsze, tak jak w tej chwili, te wyniki, które znamy w tej chwili, mówią, że na to, żeby rządzić samodzielnie, pani Merkel nie będzie miała dosyć mandatów w Bundestagu. Po drugie, wejście SPD do koalicji to będzie głównie problem dla SPD. Dla pani Merkel problem będzie taki, że ona być może będzie musiała oddać więcej, niż by to wynikało z prostej arytmetyki. Dlatego, że SPD ma ogromne opory przed wejściem do tej koalicji. Jeżeli do niej wejdzie, no to będzie się starała jednak dla siebie wywalczyć dobre warunki. Dobre i w sensie personalnym, to znaczy w sensie udziału w sprawowaniu władzy, ale także w sensie programowym. To nie będzie dla pani Merkel aż tak trudne, dlatego że różnice programowe w sprawach liczących się istotnych pomiędzy chadecją a SPD nie są jakieś zasadnicze. Pani Merkel, zresztą na tym polega też właśnie jej sukces, że ona się tak daleko, można powiedzieć, posunęła w kierunku
tych grup społecznych, które tradycyjnie głosowały na SPD, że ona wyparła stamtąd SPD. Czyli ona trochę też, i to niektórzy jej zarzucają, inni za to ją chwalą, przejęła część programu SPD, stąd ten kłopot SPD, a stąd jej sukces. Jeszcze tej nocy wyborczej niektórzy sugerowali, że taka szansa na samodzielne rządzenie gdzieś tam na horyzoncie majaczy, że to jest tak, że z minimalną większością oczywiście to nie nastąpi, ale jeśli spojrzeć na SPD, to czy związki Niemiec z Wielką Brytanią i ewentualne nadzieje na wsparcie tego, aby David Cameron mógł realizować swoją ideę reformy Unii Europejskiej, no w tym wypadku będą zahamowane chyba. To nie odgrywa aż tak ważnej roli w niemieckiej polityce. Ja nie sądzę, żeby również SPD chciała wypychać Wielką Brytanię z Unii Europejskiej. Myślę, że wszyscy ludzie, którzy w Niemczech poważnie się zajmują polityką europejską, wiedzą, że bez Wielkiej Brytanii Unia Europejska byłaby gorszą Unią, co nie znaczy, że Wielka Brytania jest łatwym partnerem i co nie znaczy, że łatwo ją wciągać do odpowiedzialności. Ale tam są takie niuanse, że Wielka Brytania by chciała ograniczyć władzę Komisji Europejskiej i to już się zaczynają takie właśnie szczegóły, w których być może właśnie ta rozgrywka, jeśli chodzi o dyskusje koalicyjne, będzie się toczyć. Ograniczanie wpływów Komisji Europejskiej jest również w Niemczech popularnym hasłem i ja to do pewnego stopnia rozumiem, ale jednocześnie uważam, że Komisja Europejska w dużej mierze też jest takim chłopcem do bicia. Ona moim zdaniem ciągle jeszcze jest lepsza niż to, co się o niej mówi. I ona mimo wszelkich błędów, które popełnia, to znaczy popełnia głównie błąd taki, że się próbuje wtrącać do spraw, które nie są jej sprawami. Mimo to ona odgrywa moim zdaniem w sumie jednak pożyteczną rolę, ale jej opinia o niej w Niemczech jest również nie najgorsza, także to nie jest akurat sprawa sporna. Sporną sprawą będzie to, jak postępować z biedniejszymi krajami południa Europy, jak bardzo się angażować w pomaganie im, jaki udział Niemcy powinny w tym mieć. Tutaj akurat SPD bardzo sprzyja silniejszemu zaangażowaniu się Niemiec, a myślę, że Hadecja zdaje sobie sprawę z tego, że to jest nieuniknione. Pytanie jest także o tę przywódczą rolę Niemiec w Unii Europejskiej. Niektórzy sugerują, że wcale Angela Merkel nie będzie chciała wzmacniać takiej roli, czy też jej obejmować wręcz. Natomiast rzeczywiście w czasach kryzysu jest pytanie, jaką teraz Niemcy będą odgrywać rolę razem z SPD. No, Niemcy w ogóle w świecie odgrywają rolę mniejszą niż na to pozwalałby ich potencjał. I robią to z wielu powodów i dlatego, że trochę się boją odgrywania większej roli ze względów historycznych, zrozumiałych, ale trochę też dlatego, że wygodniej jest nie angażować się w trudne, konfliktowe sprawy tego świata, podczas gdy Niemcy są głównie mocarstwem handlowym i zainteresowane są tym, żeby po prostu się, że tak powiem, ten biznes kręcił, to znaczy, żeby można było prowadzić handel, żeby można było sprzedawać towary na całym świecie. To wymaga oczywiście również czasami zaangażowania politycznego i przed tym Niemcy się wahają. Natomiast tą areną, na której Niemcy odgrywają ogromną rolę i będą odgrywały, bo to po prostu wynika z ich potencjału, to jest oczywiście Unia Europejska i tutaj nie ma tyle tego sporu. Spór jest taki, jakie to powinno przyjmować formy. Spór jest pomiędzy tymi, którzy mówią, że trzeba w Europie forsować te zasady no takiej twardej polityki fiskalnej, czyli dyscypliny, czyli po prostu oszczędności, które w Niemczech się sprawdziły i które trzeba teraz przeforsować również na południu Europy, podczas gdy inni mówią, na południu Europy trzeba to robić trochę inaczej. Nie szastając pieniędzmi, jednak trzeba tym krajom pomóc wyjść z recesji. A to znaczy również na przykład, że Niemcy być może powinni wydawać trochę więcej pieniędzy, a trochę mniej oszczędzać. To było nie do powiedzenia dla pani Merkel i jej partii w kampanii wyborczej. Teraz po wyborach to może być łatwiejsze. Jeśli spojrzeć na stosunki polsko-niemieckie, zmieni się cokolwiek po tych wyborach, po zmianie koalicjanta, no bo cały czas podkreślam tę zmianę, bo to jest jedyna zmiana, która następuje, jeśli chodzi o polityczny układ sił w
rządach Angeli Merkel? Po pierwsze, kanclerzem będzie pani Angela Merkel dalej. Ona nie ma żadnego powodu, żeby cokolwiek zmieniać w stosunkach z Polską, które dla niej są ważne i za które ona była dosyć powszechnie chwalona. Ani też nie ma takiego zamiaru jej ewentualny partner koalicyjny SPD, który być może ma mniejsze doświadczenie w tej chwili jako partia, która była przez 4 lata w opozycji w takim dialogu z Polską, ale jest to partia, która w przeszłości rządziła wiele razy, o której w sumie jednak sporo wiemy i której zupełnie nie ma powodu się bać. A Rosja? Rosja to jest sprawa na tyle ważna, że również tutaj pani Merkel będzie miała, można powiedzieć, kontrolny pakiet w polityce niemieckiej i pani kanclerz, zwłaszcza tak silny w Niemczech, ma zawsze ogromny wpływ na politykę zagraniczną. W sprawach rosyjskich SPD krytykowała panią Merkel, ale nie w sposób jakiś zasadniczy, tylko zarzucała jej tak dosyć, w sposób dosyć ogólnikowy, że ona zaniedbała te stosunki z Rosją. Co to znaczy konkretnie? Ja nie bardzo wiem, bo ja nie bardzo wiem, co mogłaby pani Merkel zrobić inaczej i nie bardzo wiem, co SPD mogłaby albo chciałaby zrobić inaczej, zwłaszcza wtedy, kiedy nie będzie rządziła jako ta pierwsza partia, jako ten pierwszy partner koalicyjny, tylko jako partner mniejszy, partner numer 2 w koalicji. Wtedy również tutaj pole manewru będzie jednak ograniczone, ale ja nie widzę tu jakiegoś wielkiego ryzyka. Czy według pana Niemcy tymi wyborami pokazały Polsce, Europie i innym krajom, w jaki sposób w czasach kryzysu powinna wyglądać demokracja, w jaki sposób powinno się korzystać z takich instrumentów demokratycznych, albo w jaki sposób chwalić czy trzymać się pewnej stabilizacji? Można mówić o takim zjawisku, czy nie? Czy to jest wewnętrzna sprawa i taki charakter czysto niemiecki? No, na pewno Niemcy się pokazały jako poważne państwo i odpowiedzialne społeczeństwo, co jest ważne i dla ich sąsiadów, i dla całej Europy. I w tym sensie oczywiście jest to ważny sygnał dla całej Europy. I również to, co można nazwać modelem niemieckim, się sprawdziło. Część tego modelu niemieckiego jest trudna do, jakby to powiedzieć, do polecania innym krajom, zwłaszcza na południu Europy. I problem Unii Europejskiej dzisiaj polega na tym, że różne kraje mają różną zdolność do konkurowania w Unii Europejskiej. Niemcy są w tej konkurencji krajem wyjątkowo silnym, ale nie wystarczy, żeby nie jest dla Niemiec celem udowodnić, że one są najbardziej konkurencyjne, a inne kraje są mniej konkurencyjne, ponieważ jeżeli się otworzy taka przepaść pomiędzy Niemcami a innymi krajami, to będzie kłopot dla obu stron, również dla Niemiec. W tym sensie w interesie Niemiec leży, aby takie przepaści pokonywać, ponieważ Niemcy nie mogą zostać w Europie same czy z paroma tylko wybranymi partnerami. A w takim sensie rozwiązanie problemów tej słabszej części Unii Europejskiej, czy zwłaszcza strefy euro, czyli południa, to jest również bardzo poważne wyzwanie dla polityki niemieckiej. I na tym wyzwaniu kończymy. Janusz Reiter, był ambasador w Niemczech, Centrum Stosunków Międzynarodowych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Rozmawiał Przemysław Szubertowicz.